przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy, pani Monika Matowska. Szanowni Państwo, tradycznie o tej porze jest jeszcze ciemno, nic nie widać, ale mam nadzieję, że za chwilę usłyszę wszystkie osoby, które czekały na otwarcie jarmarku świątecznego. Jesteście tutaj? Super, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, przed nami w Bydgoszczy wyjątkowo miły okres. Będzie smacznie, będzie świątecznie, będzie pachniało pysznym jedzeniem i będzie dużo dobrej zabawy i wspaniałych koncertów. Korzystajcie z tego, bawcie się dobrze i spędzajcie miło czas. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, witam. Właściwie dobry wieczór. Po tym głosie, który tu rozległ się tak szeroko, dominują dzieci i bardzo się cieszę. Te najodważniejsze z Was będzie poproszone przeze mnie, aby tradycyjnie zapalić świąteczną choinkę. Nie ogniem, ale pilotem. Takie dzisiaj czasy. Pan Błażej, panie Błażeju, zaraz wytypuje to dziecko i na chwileczkę, mam nadzieję, mama bądź tata nam je wypożyczy. Właśnie, panu hasło, kto jest odważny. Wszystkie dzieci są odważne i tu pan Błażej ma problem. A ja jednocześnie jeszcze podziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy dzień i na każdy z kolejnych przez najbliższy miesiąc. Dziękuję tym, którzy się napracowali, aby ten jarmark powstał. Dziękuję tym, którzy do nas przyjechali, także spod samiuśkich tatek. O, panie prezydencie, jest mamy. Już dziewczynka. Jak masz na imię? Hania. Hania, no to w tym roku choinkę odpala Hania.